Jedziemy, Mario? Tak, jest. Panie Jarku, kilka słów od pana na początek poprosimy. Ja zapytam też od razu, jak zdrowotnie to u pana wygląda, bo łuk, jak widzimy, rozcięty. Na pewno ciężki mecz dla nas. Chcieliśmy wygrać to spotkanie. Widzieliśmy, że Krasnojarsk jest po ciężkiej podróży. Podobnie jak my u nich wiemy, co znaczyliśmy to wykorzystać. Ale nie było nas dzisiaj koncentracji. Gdzieś gubiliśmy się w cały mecz. Nie trafiliśmy dużo otwartych rzutów spod kosza, dużo osobistych. Podjęliśmy walkę gdzieś w trzeciej kwarcie. Zaczęliśmy gonić, ale wytrzymali to i w sumie kontrolowali całe spotkanie. Mecz totalnie nam nie wyszedł, musimy się odbudować za chwilę kolejne spotkania, także musimy iść dalej. Czuliście w nogach ten maraton meczowy, piątek, poniedziałek, środa, czy na to nie można? Myślę, że nie ma tutaj co szukać żadnych jakichś wytłumaczeń, wymówek, także bez komentarza to pytanie. Dużo takich prostych błędów mieliśmy dzisiaj, panie Jarku, tam spod kosza też chyba 3 czy 4 proste straty, z czego to wynikało? Tak dokładnie, właśnie nie wiem, wydaje mi się, że być może jakaś koncentracja, więc tylko tyle, bo to są rzuty, które oddajemy codziennie po dziesiątki, setki razy za niektórzy, także musimy takie rzeczy trafiać i na pewno byłoby nam dużo łatwiej, bo to są rzuty, które sami wypracujemy. Raz miałem wrażenie, że dzisiaj jakoś pana mniej na parkiecie niż zwykle, nie wiem, czy jakieś problemy zdrowotne, czy choroba. I druga sprawa, ręka, bo miałem wrażenie, że w trzeciej kwarcie gdzieś tam się pan chwycił za prawą rękę, czy jakieś problemy były, czy tylko takie wrażenie? Pewnie jakieś może i faktycznie uderzenie, jeżeli chodzi o rękę, a sprawy zdrowotne to gdzieś jakieś tam przeziębienie z małym zatruciem, ale mam nadzieję, że już idzie ku lepszemu i nie są wielkie sprawy, aby gdzieś tam ich w tych sprawach doszukiwać się jakiegoś wytłumaczenia. Okej, druga, pierwsza kwarta dobra, do gdzieś tam 7-8 minuty i trzecia kwarta zryw, ale to za mało na Jenisej. No dokładnie, wiedzieliśmy, jaki im przeciwnik przyjeżdża i ta drużyna naprawdę potrafi grać w koszykówkę i chcieliśmy zaskoczyć ich w pewnych momentach naszej gry, ale nie udało się, to oni nas kontrolowali, to oni wykorzystywali nasze błędy w obronie, czy to za 3, czy za 2 punkty, także też byli bardzo agresywni w obronie, mieli chyba 10 czy ileś przechwytów, które zamieniały się w łatwe punkty, bodajże 16, także za dużo 17, także za dużo takich prostych błędów, a z tak dobrą drużyną jest ciężko później odrobić te 16 punktów straconych po prostu z banalnych strat. How do you rate this game? When you lose is bad always. It was hard. We drop energy, I think, even from the first minute. In some moments we can come back, but today we don't have that good shot for 3 points, for 2 points. We miss some layups, we miss some free throws. We have some bad passes, and with this thing you cannot win, not this game, a lot of the games. Stelmet had tonight 17 turnovers, too much. Yes, for sure. If you have like this and you have bad day with shooting, with all team will be hard. And in the defense, I think we was playing like some decent defense from this 17 turnovers, I think they score for sure 25 points easy. So that's the score.